co wydarzy się wkrótce. Zobaczmy, kochani, co wydarzy się do końca tego miesiąca, lutego. Zobaczmy, co pokażą karty i jaki problem Was nurtuje i co rozwinie się w tym temacie. Witam serdecznie kochanych subskrybentów, widzów, słuchaczy, wszystkich nowych, którzy znaleźli mój kanał. Dziękuję, że tutaj zaglądacie, że jesteście. Dziękuję za Waszą obecność. Zasubskrybuj koniecznie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Proszę o więcej komentarzy. Dziękuję Wam serdecznie, że piszecie. Cieszę się, że moje wróżby, rozkłady rezonują z Wami, z Waszymi historiami, więc bardzo mnie to inspiruje. Piszcie komentarze, ja czytam codziennie. Cieszę się, że zaznaczacie swoją energię tutaj właśnie w komentarzach. Piszcie jeszcze więcej, róbcie również lajki. Dziękuję. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich zainteresowanych poprzez kontakt e-mailowy ze mną. Mój adres e-mailowy widzą Państwo w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Także odnajdźcie mój e-mail, napiszcie, ja Wam podam warunki takich wróżb indywidualnych, które opierają się oczywiście wtedy na Waszych osobistych zdjęciach, datach urodzenia, pytaniach, tak? Na pytaniach, które Was nurtują. Oczywiście czytania prywatne to też lustro, Wasze indywidualne lub prognoza związku i tak dalej. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. I teraz, kochani, pierwsza tutaj strona, czyli po lewej stronie, jedna karta Tarota pokaże temat, który Was nurtuje, jakiś problem i karty Lenormanda dopowiedzą coś do tego problemu. I tutaj prawa strona jest, jak się rozwinie ten problem, jak się rozwinie ten temat, jak się rozwinie ta sytuacja. Więc zaczynamy, kochani. Jaki temat Was nurtuje? Niezdecydowanie. Karta siedmiu kielichów, czyli niezdecydowanie, rozmyślanie, brak decyzji, brak konkretnych kroków. Tutaj analiza, rozmyślanie, więcej opcji do wyboru i nie wiecie po prostu, jak w ogóle się zdecydować. Jesteście jakby zagubieni tutaj i być może również nie dojrzali lub na tą chwilę nie potraficie rzeczywiście poradzić sobie, jaką drogę wybrać, jaką decyzję podjąć, jakie są Wasze cele. Po prostu taka dezinformacja, sytuacja bardzo zawirowana. Karta siedmiu kielichów to karta największego niezdecydowania w tarocie, tak? Czyli na coś musicie się zdecydować, ale nie potraficie podjąć właśnie tego wyboru. I tutaj widzimy, że macie więcej opcji. Nie wiem, czy to chodzi o partnerów, o pracę, o ewentualne jakieś projekty, jakieś pomysły na życie, cele. Po prostu jesteście w takim miejscu, że nie umiecie w ogóle podjąć żadnych jakichś takich konkretnych, rezolutnych, konstruktywnych decyzji. Zobaczmy, co pokażą karty Lenormanda. Myślę, że temat jest tutaj dla Was ważny, żeby podjąć decyzję, żeby się na coś zdecydować, żeby nie być w takim marazmie, właśnie, że nie wiecie, dokąd podążacie. Tutaj jest, kochani, nie wiem, chcecie jakiejś zgody, jakiejś harmonii, balansu, chcecie pójść w jakąś konkretną drogę, chcecie, by Wam kompas pokazał kierunek tej drogi, tak? Ponieważ sami właśnie jesteście zagubieni i nie wiecie, co dalej, gdzie pójść, tak? Totalna dezorientacja. Tutaj chcecie jakiejś, nie wiem, czy rodzinnej atmosfery, czy pogodzenia się z kimś, jeśli jeszcze się nie pogodziliście, harmonii, balansu, szukacie być może też swojego balansu, tak? Swojej harmonii personalnej, czyli osobowościowej, tak? Wewnętrznej, ponieważ no, jesteście troszeczkę, widzę, zagubieni.
i nie wiecie zupełnie, w którą stronę tutaj pójść, jak się zdecydować. Szukacie być może pomocy, wsparcia, by ktoś Wam tutaj, tak jak ten kompas, pokazał kierunek drogi. Macie nadzieję tutaj, że Wasze sprawy, niezależnie jakie to sprawy są, tak, czy emocjonalne, partnerskie, czy zawodowe, finansowe i tak dalej, że tutaj sprawy potoczą się jeszcze dobrze, że jeszcze podejmiecie dobrą decyzję. Tutaj jakby ważne są również kontakty, tak, podjęcie również ryzyka, ponieważ te mosty są, widzimy, stare, niebezpieczne, wysokie. Podjęcie również ryzyka i też nie palenie za sobą ważnych kontaktów, czyli podjęcie kontaktów, spotkań z ludźmi, którzy być może są dla Was bardzo ważni lub których kochacie po prostu, tak? Jeśli chodzi o partnera. Tutaj nie palenie mostów za sobą, nie ucinanie tego wszystkiego, nie blokowanie, tak? Tylko jakby konstruktywne dalej komunikowanie się z osobami, które są dla Was ważne, ponieważ tutaj chcecie się i spotykać, i komunikować, i myślicie, że jeszcze sytuacja między Wami rozwinie się dobrze, jakakolwiek to nie byłaby w tej chwili Wasza sytuacja, tak zachwiana, czy sytuacja zawodowa, więc nie ucinajcie tych kontaktów, czy sytuacja romansowa, czy tam emocjonalna, też nie zrywajcie, nie blokujcie tutaj tego partnera, tak? Ponieważ widzimy, że chcecie jakby tu odbudować dobrą komunikację i tylko wahacie się, czy jest to dobra decyzja, czy jest to dobre, tak, dla Was. Tutaj jakieś ważne, istotne dla Was kontakty, ważny człowiek, ważne, nie wiem, ważne współprace, ważne relacje z przeznaczenia, tak? Jakieś duchowe powinowactwo, ale niełatwy związek lub niełatwe jakieś tutaj kontakty, niełatwa współpraca, być może z innymi, jeśli chodzi o pracę, która Was równocześnie obciąża, jest Waszą kulą u nogi, krzyżem Pańskim, natomiast również jest ważna, istotna dla Waszego rozwoju i być może Wam dana z przeznaczenia. Także dlatego, że to są sprawy ważne, nie wiem, może boicie się podjąć jakąś decyzję, dlatego się wahacie, grublujecie, myślicie, rozmyślacie, analizujecie, nie umiecie w ogóle jakby tutaj się zdecydować, być może dlatego, że jest to jakiś ważny krok w Waszym życiu, być może jest to jakiś ważny partner, być może jest to bratnia dusza, czujecie, że jest coś bardzo dla Was ważnego i tutaj właśnie nie wiecie, co dalej zrobić. Zobaczmy, jak rozwinie się ten temat, dobrze? Tutaj po stronie teraz prawej karta pokaże nam, jak się ten temat właśnie niezdecydowania, jakiejś takiej dezorientacji rozwinie. Wow, cesarzowa. Cesarzowa to oczywiście kreatywność, aktywność, rozwój spraw, bardzo dobry, pozytywny, witalność, tutaj widzicie rozmnożenie, czy narodzenie się dobrych pomysłów, dobrych decyzji, wszystko rozrośnie się wokół Was dobrze, niezależnie o co pytacie, czy związek, poprawi się ta relacja, czy współpraca z innymi na poziomie zawodowym, czy finanse. Tutaj coś, co się rozrośnie, wręcz poprawi, tak? Tylko że to może nastąpić poprzez Waszą decyzyjność kreatywną, dobrą, konkretną, racjonalną, jakby dobry kontakt ze wszystkimi, z naturą, zatroszczenie się o swoje sprawy, zatroszczenie się o ludzi wokół Was, niezależnie czy jest to partner, czy rodzina, czy współpracownicy, zatroszczenie się, ponieważ cesarzowa to też symbol dobrej matki, opiekunki, dobrej współpracownicy, także tutaj zaopiekowanie się wszystkimi, czy zaopiekowanie się swoimi sprawami, właśnie weźcie sprawy w swoje ręce i stwórzcie taką ciepłą, jakby matczyną atmosferę, by wszyscy czuli się też wokół Was dobrze i wtedy po prostu rozkwitną te piękne relacje, czy te piękne kontakty, pozytywne kontakty do następnych Waszych kroków. Więc tutaj ta karta mówi na pewno o pozytywnym rozwoju spraw, tak? O, jak to się mówi, też przyroście lub narodzeniu się wręcz, bo widzimy tutaj ciążę, czyli to jest symbol też, jeśli na przykład chcecie mieć dziecko, oczywiście nie możecie się zdecydować być może na to, tak? Czy zaś w ciążę, czy mieć dziecko z tym mężczyzną, z tą partnerką, to tutaj po prostu jest ta karta na pewno odpowiedzią tak,
zróbcie ten krok, by zajść w ciążę, by mieć dziecko. Jeśli nie chodzi Wam o dziecko, to tylko na pewno parę osób tutaj słuchających ma taki dylemat, jeśli chodzi o ciążę. Natomiast wszyscy inni, chodzi tutaj o płodność Waszych decyzji, Waszych kroków, Waszych celów, Waszego podążania do celów, płodność Waszych pomysłów, tak? Waszych, nie wiem, nowych jakichś projektów, czy nowych planów, tak? W związku, czy w pracy, czy w finansach. Także tutaj coś się pozytywnie rozwinie. Zobaczmy teraz, co dopowiedzą karty Lenormanda na ten temat. Wow, miłość. Czyli tutaj już jakieś sprawy miłosne znów się ukazują. Miłość, sprawy miłosne poprawi, jeśli będziecie konkretne, kreatywne, aktywne, energiczne, no, racjonalnie myślące i podążające aktywnie do swojego celu, do swoich celów, to tutaj będzie coś bardzo pozytywnego, wykluje się wręcz, nie wiem, czy w relacji jakaś miłosna, piękna energia, poprawienie związku, czy na poziomie pracy, finansów, tutaj rozwinie się wszystko, jeśli będziecie podchodzić do tego sercem, tak? No i tutaj widzimy wyleczenie starych spraw, wyleczenie wszystkich jakichś konfliktów, jakichś kryzysów, rozmnożenie się wszystkich dóbr, niezależnie o co pytacie, tak? Uleczenie, tak? Wszystkich jakichś złych, toksycznych sytuacji, czy to długi, czy to, nie wiem, konflikty w relacji, w małżeństwie, czy w pracy, to tutaj wyleczenie i wzrost na pozytywne wibracje, tak? Czyli wzrosną pozytywne energie, pozytywne wibracje wokół Was. No i oczywiście wszystko, co robicie, róbcie z miłością, z sercem, tak? Tak jak tutaj właśnie też postępuje ta cesarzowa. Cesarzowa to, jak mówiłam, już dobra opiekunka, matka, dobra zarządczyni, która robi wszystko z empatią, z sercem, z uczuciowością, tak? Z dobrymi emocjami. Tutaj rzeczywiście jest coś ważnego dla Was, bardzo istotnego, co przyjdzie z przeznaczenia. Jest to no, bardzo, bardzo ważne dla Was, dlatego być może taki tutaj stres z podjęciem decyzji. No i tutaj będziecie znowu adorowane, piękne, atrakcyjne, seksowne, erotyczne, jakieś, nie wiem, być może jakaś, nie wiem, jeśli chodzi o jakiegoś partnera, to przyjdzie do Was z powrotem ta miłość, na którą tutaj czekacie i będziecie znowu uwielbiane, atrakcyjne, powabne, kobiece. Będziecie się czuły znowu pięknie, kobieco, tak jak zresztą cesarzowa, tak? Cesarzowa tutaj też mówi o tym, że macie o siebie zadbać, o swoją urodę, swoją kobiecość, o swoje, nie wiem, swój wygląd, estetykę, macie pójść do kosmetyczki, do fryzjera, macie zrobić wellness, macie być piękną, żeby po prostu właśnie tutaj dla tej osoby, którą być może kochacie, jeśli tutaj pytacie o związki, jeśli ta miłość, ta wibracja właśnie piękna, pięknych romantycznych uczuć wróci, to macie być piękne, atrakcyjne, powabne, seksowne i tutaj i będziecie przez kogoś adorowane. Natomiast tutaj oczywiście karta ta na dnie mówi również, jest obietnicą wręcz jakiegoś kontaktu, jakiejś komunikacji, być może osoba, na którą nie możecie się tutaj zdecydować, nie wiecie co zrobić, napisze do Was i będzie tutaj podjęcie jakiejś pozytywnej, dobrej komunikacji, tak? I to rozrośnie się tutaj w piękną, no, jakąś taką emocjonalną historię, ponieważ mamy tą kartę miłosną, tak? Także tutaj piękna, miłosna, romantyczna komunikacja, uleczenie jakichś starych spraw, no i poczujecie się znów pięknie, kobieco. Także jeśli chodzi o pracę, zawód, finanse, być może też pytacie tutaj w tym wymiarze, to oczywiście, tak jak mówiłam, już wszystko się rozrośnie, jakby sprawy będą pozytywnie się tutaj rozwijać, są to sprawy ważne, istotne, więc uważajcie na każdy krok. No i tutaj pokażcie się oczywiście jako piękne, odpowiedzialne, opiekuńcze, empatyczne współpracownice lub nie wiem, jakieś osoby odpowiedzialne ewentualnie, tak? I to Wam przyniesie być może nawet sukces, bo to jest też karta nowego kontraktu. Także to może być też nowy kontrakt, jeśli pokażecie się empatycznie, zgodnie, bardzo jakoś tak dla innych współpracowników różnie czule,
no wręcz matczyno, tak? Ponieważ to jest właśnie symbol karty cesarzowej. Więc tutaj, no kochani, niezależnie o co pytacie, czy o uczucia, romans, relacje, partnera, małżeństwo, czy o pracę, finanse, tutaj zawsze widzę pozytywny rozwój. Tylko oczywiście przesłuchajcie sobie parę razy tego filmiku, by wziąć sobie do serca to, co Wam mówiłam, jak powinniście się w tych sytuacjach zachowywać. Dziękuję serdecznie wszystkim za odwiedziny na moim kanale. Proszę o lajki, o komentarze. Zapraszam serdecznie znów i do usłyszenia już wkrótce.